puzony w Altornie królowały podczas 8. Festiwalu Orkiestr Dętych w Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie. Przegląd ten, który ma już swoją historię, zorganizował Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku z inicjatywy Marka Kosiora i księdza Leszka Hamerskiego. Wtedy, czyli powiedzmy te 8-10 lat temu, tworzyła się Młodzieżowa Orkiestra w Chmielowie, prawda? Chodziło nam o to, żeby skonfrontować orkiestrę chmielowską, która jakby raczkuje z innymi orkiestrami, a tym samym dać jej jakby taką motywację, takiego kopa do dalszej pracy. Dalej oczywiście zamysł ten jest taki, bo takie konfrontacje służą temu, że podpatrujemy, patrzymy kto co robi, jak wygląda, co gra, jaki jest jego repertuar. No i tym samym jakby wzbogacamy samych siebie, czyli ten zamysł jakby dalej, on jest przelewany w tym momencie na ten zamysł początkowy, pierwotny. W tegorocznym przeglądzie wzięły udział 4 zespoły. Miejska Orkiestra Dęta z Tarnobrzega, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chmielowa, Miejska Orkiestra Dęta z Nowej Dęby oraz Dziewczęca Orkiestra Dęta z Rzeszowa, która we wrześniu ubiegłego roku obchodziła jubileusz 40-lecia swojego istnienia. To jest dość długi okres czasu, ale jest młoda duchem, bo w orkiestrze występują licealistki, gimnazjalistki, studentki, jaki jest przekrój wiekowy. I gramy też utwory takie, które zadowolą każdy przekrój wiekowy, od małego po starszego. W Chmielowie graliśmy na festiwalu parę lat temu. Każdy występ jest dobrą okazją, żeby się zaprezentować, a zwłaszcza kiedy jest przegląd orkiestr dętych, więc mamy możliwość porównać nasze możliwości z innymi orkiestrami, posłuchać utworów innych, zobaczyć jak grają inni. Festiwal był okazją nie tylko do tego, by posłuchać i popatrzeć na widowiskowe występy orkiestr, ale także na ciekawe pokazy taneczne w wykonaniu mażoretek Diament z Chmielowa. Tom Michel, autor książki, będąc młodym człowiekiem, postanowił rzucić wszystko i wyjechać do Argentyny. Tam zatrudnił się w koledżu jako nauczyciel języka angielskiego, a w chwilach wolnych od pracy podróżował, ponieważ był zafascynowany Ameryką Południową. W trakcie jednej z takich podróży, kiedy wędrował plażą wzdłuż oceanu niedaleko Montevideo, stolicy Urugwaju, nagle zobaczył tysiące nieżywych, oblepionych ropą naftową, która wyciekła z tankowca pingwinów. Widok był po prostu przerażający. I nagle wśród tych wszystkich nieżywych pingwinów dostrzegł jednego, który jeszcze żył, który się ruszał, usiłował stanąć na nogi. Tom Michel, nie namyślając się długo, zapakował go do worka foliowego i zabrał ze sobą do domu, gdzie obmył go z tej ropy, po czym odniósł go z powrotem na plażę. Tylko że pingwin nie chciał zostać na plaży i nie chciał wracać do oceanu, chciał zostać ze swoim wybawcą. Autor opowiada jedną świetną historię o jednym z uczniów, który nie miał żadnych przyjaciół, był zamknięty, wydawało się, że nie ma żadnych zdolności. I nagle dzięki Juanowi Salvado, który pływał sobie w szkolnym basenie, okazuje się, że ten chłopiec jest kapitalnym pływakiem. Zdobył mistrzostwo koledżu, nabrał pewności siebie, zyskał przyjaciół. Książka zatytułowana jest Lekcje z pingwinem, ponieważ autor daje nam tutaj lekcje historii i geografii. Dowiadujemy się dużo o Argentynie w tych trudnych dla niej czasach, kiedy władzę sprawowała w wyniku stanu junta wojskowa, w kraju szalała hiperinflacja, olbrzymia korupcja. Dowiadujemy się, jak żyli najubożsi, a także jak wyglądało codzienne życie w koledżu. Ta książka to także lekcja ekologii dla nas wszystkich, ponieważ autor mówi nam dobitnie, że to my ludzie jesteśmy odpowiedzialni za klęski ekologiczne, za degradację środowiska naturalnego. A tak naprawdę niewiele z naszej strony potrzeba, żebyśmy żyli ze zwierzętami w symbiozie. Ta książka to także hołd, jaki po latach składa autor małemu pingwinowi, ponieważ jak twierdzi, takiego przyjaciela niezwykłego nie zapomina się do końca życia. Książka piękna, mądra, często zabawna.
i na pewno wzruszająca i poruszająca. Polecam. Na widowisko artystyczne Oddech zapraszamy do Sandomierskiego Centrum Rekreacji MOSiR w sobotę 25 czerwca o godzinie 18. Zaprezentują się formacje taneczne Paradoks działające przy Sandomierskim Domu Kultury od lutego 2007 roku. Wystąpią dwie najstarsze grupy, które tańczą jazz, modern jazz, contemporary dance i taniec współczesny. Warto przyjść i przeżyć niezapomniane emocje, których dostarczą członkowie tego prężnie rozwijającego się teatru tańca. W piątek 24 czerwca o godzinie 20 na scenie Lapidarium pod ratuszem w Sandomierzu zagra zespół Konsystorz. Ich muzyka inspirowana jest takimi zespołami jak Gojra, Pantera czy Hunter. Różnorodność piosenek utrudnia konkretne określenie wykonywanego przez Konsystorz stylu muzycznego, lecz śmiało można stwierdzić, że ze sceny jest emitowana duża moc energii. Wszystkich, którzy chcą ją poczuć, serdecznie zapraszamy na to muzyczne wydarzenie. Jesteś rękodzielnikiem, rzeźbiarzem, malarką, garncarzem, kowalem, hafciarką? Wykonujesz niepowtarzalne, oryginalne dzieła? Pokaż je w Baranowie Sandomierskim. Jeszcze można zgłosić swój udział w Jarmarku Ludzi z Pasją, który organizowany jest z myślą o artystach i rękodzielnikach, zarówno amatorach, jak i profesjonalistach. Udział w jarmarku jest bezpłatny. Odbędzie się on 26 czerwca w niedzielę na Placu Targowym przy ulicy Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu zaprasza na spotkanie z misjonarzem księdzem Henrykiem Sawarskim i promocję książki Doroty Kozioł Iskra z Polski, która jest zbiorem świadectw mieszkańców Madagaskaru na temat kultu Bożego Miłosierdzia na tej wyspie. Mowa tu o niezwykłych wydarzeniach i cudach, jakie tam się zdarzają każdego dnia. Głównym bohaterem tych opowieści jest oczywiście ksiądz Henryk Sawarski, mianowany przez papieża Franciszka misjonarzem miłosierdzia na Madagaskar i cały rejon Oceanu Indyjskiego. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zaprasza na podsumowanie swojej działalności w roku szkolnym 2015-2016. Impreza połączy prezentację zespołów artystycznych i wręczenie dyplomów uczestnikom zajęć organizowanych w SOK i filiach. Na scenie zaprezentują się m.in. dzieci z grupy tańca towarzyskiego pana Marka Dudy, zespół pieśni i tańca Dębianie, ludowe zespoły z Cyganów, Rudka i Koniczynka, Mażoretki Diament z Chmielowa, Młodzieżowa Orkiestra Dento oraz grupy teatralno-kabaretowe Pretekst i Meczy On 1. Gmina Gorzyce zaprasza na Święto Ryby. W programie występy artystyczne, konkursy kulinarne i degustacja dań świętojańskich z afrodyzjakiem, stoiska promocyjno-informacyjne i zabawa taneczna. W dniach 25 i 26 czerwca odbędą się Dni Baranowa Sandomierskiego, połączone z kolejną edycją Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej Dziecko w Folklorze. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Inoros i Red Lips. Organizatorzy przewidują szereg atrakcji dla każdego. I promised my parents 6 months and that's what I've given them. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to live. Wielbicieli romansów zapraszamy na klasyczny melodramat zrealizowany z ogromną pasją. Dziewczynę z małego miasteczka zaczyna łączyć więź ze sparaliżowanym mężczyzną, którym się opiekuje. Historia, chociaż znana, bawi i wzrusza jednocześnie, przekonując do siebie prawdziwymi emocjami oraz zwykłymi ludzkimi pragnieniami czy pożądaniami. Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Wait for me to come home. Here we go! Here we go!
Zapraszamy na kontynuację wielkiego przeboju kinowego z 2014 roku o wojowniczych żółwiach ninja. I tym razem czterech wojowniczych śmiałków stanie w obronie zagrożonego miasta. Donatello, Michelangelo, Rafael i Splinter będą musieli zmierzyć się z niebezpieczeństwem, o jakim nawet nie śnili. I'm looking for Aaron Moore. But we could work with that. Me too. This is gonna be good! Dude, bring back the Mohawk! Od wczesnego piskleństwa. Film zabierze nas na egzotyczną wyspę zamieszkaną przez szczęśliwe, kolorowe ptaki nieloty. Na rajskiej wyspie żyją jednak także ptasi outsiderzy. Temperamentny Red, szybki jak wiatr Chuck i nieco wybuchowy Bomb. Idylliczny krajobraz wyspy przerywa przybycie tajemniczych zielonych świnek. Ja tutaj niestety widzę pewien stały element. Wściekłość! Czy ja bywam impulsywny? Tak, ale każdy ma jakieś swoje jazdy. Radość, uśmiech. Nie patrz, skarbie. Jeszcze się tą złością zarazisz. Ale to zaczął. Columbia Pictures i Rovio Entertainment przedstawiają. Witajcie. Tak, jestem świnią. A co to świnia? Przywitaj się. Jak leci mała. A to jest to, co myślę? No nie, nie, jajek nie macamy. Są nasze, okej? Prawia pan naszych gości w zakłopotanie. A co, mam ich całować po schabach? Będę na czas. To gdzie ty jesteś? Sawa wkrótce wychodzi za mąż za Jurka, o którym jej przyjaciółki mówią. Facet marzeń z wmontowanym genem idealnego męża i ojca. Jednak Sawę zaczynają ogarniać coraz większe wątpliwości, czy to właśnie Jurek jest tym jednym jedynym. Zwłaszcza, że na horyzoncie pojawił się przystojny aktor Krzysztof. Do ceremonii zostało kilka godzin. W umówionym miejscu zbiórki przed wieczorem panieńskim stawiają się najlepsze przyjaciółki Sawy. Lubiąca adrenalinę Anka, miłośniczka Orientu Weronika i perfekcyjnie zorganizowana gwiazda telewizji Olivia. Nie ma jedynie przyszłej panny młodej. Ja nie mogę żyć bez mojego Krzysia. Nie zna pan. Nie znam, ale chętnie poznam. Ja to zrozumiałam, rzucę swojego Jurka na jakiegoś aktora Krzysia w kapeluszu. Co ja zrobiłam? A jaki to świetle się przejeżdża przez skrzyżowanie? Mówiłby się pan na rądkę ciemną? Ze wszystkich facetów na świecie musiałeś akurat wybrać sobie i bzyknąć premiera. Wyjdziesz sam. I to było na żywo? Mamy to! I think so. Małżeństwo adoptuje chłopca, którego sny i koszmary urzeczywistniają się. By ochronić rodzinę, para próbuje dotrzeć do źródła lęków syna. He likes butterflies. I love this room. I think he'll make wonderful foster parents. Who's that? That's our son, Sean. Where is he? He's in heaven. Try and get some sleep, Cody. Good night.